Powiat krośnieński wespół z miastem Krosnem, miastem Jasłem i powiatem jasielskim realizuje projekt pod nazwą Dla spójności i dostępności analiza możliwości rozwojowych krośnieńskiego i jasielskiego. Taką nazwę nosi ten projekt i ma on na celu właśnie, jak sama nazwa mówi, przeprowadzenie analizy pod kątem funkcjonalności tych obszarów, czyli chcemy zdiagnozować obszar krośnieńsko-jasielski pod kątem ewentualnego rozwoju. Rozwoju gospodarczego, społecznego, również i turystycznego. Projekt ten jest współfinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które to w 90% sygnuje środki w granicach 900 tysięcy złotych. Pozostałe 10% jest to wkład własny samorządów. Po przeprowadzeniu tej analizy, a jesteśmy już na etapie końcowym, chcemy wyłonić wykonawców na opracowanie takiej strategii, koncepcji na rozwój tych naszych terenów. Każdy z samorządów ma swój, że to tak powiem, udział w tym projekcie. Powiat krośnieński skupił się na elemencie infrastruktury drogowej i turystycznej. Jednym z takich elementów to jest... Chcemy poprzez wspólne działania doprowadzić do przebudowy drogi krajowej, aczkolwiek istotnej dla tych naszych samorządów, numer 28, łączące Krosno z Jasłem. Przepustowość tej drogi na pewno wpłynie na polepszenie raz dojazdu mieszkańców naszych terenów, ale również, no tak to wierzymy, będzie też tym elementem sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu. Chcemy również wybudować, jeśli mówimy o turystyce, a jest to bardzo ważny segment w rozwoju zarówno powiatu jasielskiego, jak i krośnieńskiego. Chcemy wybudować ścieżki rowerowe. To jest segment turystyki. Ścieżki rowerowe, coraz więcej widzimy rowerzystów poruszających się po naszych drogach. Tutaj specjalnie wybudowany ciąg, który zapewne w Beskidzie Niskim i nie tylko, bo również chcielibyśmy lokować takie ścieżki rowerowe w północnej części powiatu, w rejonie Czarnorzecko-Szczyrzowskiego Parku Krajobrazowego. Zapewne te ścieżki również będą tym elementem przyciągającym turystów, czyli prorozwojowo będą wpływać. Zatem porozumienie czterech samorządów na rzecz tego, aby pozyskać środki, bo na podstawie tego, co nie powiedziałem, na podstawie tej analizy, tego dokumentu, tej koncepcji, będziemy starać się aplikować o środki w regionalnym programie operacyjnym. I mamy nadzieję, że właśnie porozumienie zaowocuje takim zgodnym również działaniem w sytuacji już pozyskanych środków co do podziału, no i realizacji tego zadania. Myślę, że będzie to sukcesem dla nas wszystkich. W ramach projektu partnerskiego, którego liderem był powiat jasielski, zostały opracowane różne ekspertyzy, które w konsekwencji mają nam pomóc w pozyskiwaniu środków na rozwój naszego miasta, ale i szerzej na rozwój tej części regionu. Między innymi w ramach postępowań tego projektu zostanie opracowany dokument, który pokaże warianty możliwości budowy łącznicy kolejowej pomiędzy Jasłem, pomiędzy Krosnem a Rzeszowem, czyli skracającej czas przejazdu z Krosna do Rzeszowa do około 1 godziny. Ponadto opracowanych zostało kilkanaście pomysłów, które w sposób zintegrowany wzmacniają tą część regionu, a jedną z kluczowych ról w realizacji tych projektów również odgrywa miasto Krosno we współpracy oczywiście z innymi samorządami. W ramach projektu opracowany został również plan transportu publicznego dla miasta Krosna i gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu dokumentowi będziemy mogli w sposób zintegrowany realizować połączenia w komunikacji publicznej dla mieszkańców nie tylko Krosna, ale również gmin ościennych, a więc dojazdy do pracy, szkoły, przedszkola.